Świat po II wojnie światowej oraz początek zimnej wojny to są tematy, które teraz przed nami. Dowiemy się, jak wyglądał świat po zakończeniu tej strasznej wojny, jaką była II wojna światowa. Na początek ofiary II wojny światowej. Spoglądamy na taki wykres, który pokazuje nam, który kraj ile utracił obywateli, zarówno jeżeli chodzi o ofiary cywilne, jak i ile utracił żołnierzy swoich w milionach. A widzimy tutaj i Związek Radziecki, i Polskę, i Chiny, ale również też widzimy tutaj Trzecią Rzeszę, Japonię. To są te kraje, które najbardziej ucierpiały, jeżeli chodzi o straty ludzkie w II wojnie światowej. Tu możemy też sobie spojrzeć na niebieski słupek, poziomy, na niebieską linię, która pokazuje utratę procentową, utratę całości narodu, ile te ofiary stanowiły procent całego narodu. I tutaj widzimy też, że jest to zróżnicowane bardzo w różnych krajach. Mamy też wykres kołowy, który pokazuje nam podział tutaj na straty w gronie aliantów i państw osi. W sumie szacuje się, że 50 milionów ludzi straciło życie w wyniku działań wojennych, w wyniku II wojny światowej. Był to straszny konflikt, który spowodował szereg skutków bardzo trudnych do przezwyciężenia dla mieszkańców powojennego świata. W Europie przede wszystkim to zniszczenie wielu miast, miast historycznych, miast ważnych, ważnych ośrodków przemysłowych. To zniszczone miasta w Niemczech, w Holandii, w Belgii, we Francji, w Polsce oczywiście, w wielu innych jeszcze miejscach. Miasta zbombardowane, miasta zniszczone w wyniku ostrzału artyleryjskiego, miasta zniszczone w wyniku po prostu zdobywania przez wojsko. Mamy zniszczenia przemysłu, mamy zniszczone fabryki, mamy zniszczone zakłady przemysłowe, mamy zniszczone sklepy. To wszystko sprawia, że ludzie po prostu nie mają pracy po wojnie, ale też nie mają produktów do kupienia, dlatego że te produkty nie są wytwarzane, bo nie ma ich gdzie wytwarzać, bo przemysł po prostu nie istnieje. To zniszczenia komunikacyjne, zniszczenia dróg, zniszczenia połączeń kolejowych, zniszczenia portów, zniszczenia związane z telefonią, czyli komunikowaniem się na odległość. To wszystko wymagało odbudowy. Brak dróg przejezdnych powodował brak możliwości dostarczenia chociażby żywności ludziom w niektórych miejscach w Europie. To wszystko powoduje też ogromną biedę. Ludzie nie mają pracy, nie mają możliwości pracowania w swoim wyuczonym zawodzie często, bo nie ma tego przemysłu, bo nie ma miast. Wyobraźmy sobie, co się działo w Warszawie. Warszawa 1 300 000 mieszkańców przed wojną, po wojnie 80% budynków Warszawy nie istnieje. Ludzie wrócili do Warszawy po powstaniu warszawskim, kiedy musieli opuścić to miasto. Wrócili do miejsca, gdzie była Warszawa i zastali po prostu morze ruin. Stracili wszystko. Stracili cały dom, cały swój dobytek, na który pracowały pokolenia czasami. Stracili swoje sklepy, stracili swoje mieszkania, stracili swoje miejsca pracy. To wszystko prowadziło do pauperyzacji ludności. Pauperyzacja, czyli proces zubożenia ludzi po II wojnie światowej. Dodatkowym problemem były przesiedlenia ludności dokonywane w różnych miejscach, m.in. na terenie ziem polskich. Widzimy tutaj na niebiesko, niebieskimi strzałkami pokazane przesiedlenia ludności niemieckiej z tych ziem, które Niemcy po wojnie utracili na rzecz Polski, czyli z Warmii, Mazur, z Pomorza Zachodniego, z ziemi lubuskiej i ze Śląska. Niemcy byli zmuszani do tego, żeby wynieść się na zachód, wyprowadzić się z tych terenów do Niemiec w nowych granicach. Te ziemie, które oni opuszczali, nazywano w Polsce ziemiami odzyskanymi. Na te ziemie z kolei przyjeżdżali Polacy, przymusowo przesiedlani z terenów, które Polska traciła na rzecz Związku Radzieckiego, czyli z okolic Lwowa, z okolic Wilna i tych miast na Kresach. To też był dramat, bo oni musieli też porzucić swój dobytek, miejsca, które dobrze znali, często sąsiadów, i pojechać w nieznane. No i żółte strzałki, które pokazują jeszcze przesiedlenia ludności ukraińskiej, która liczyła na niepodległą Ukrainę. To się nie stało. Ukraina była częścią Związku Radzieckiego. Ukraińcy walczyli w sposób partyzancki
o swoją sprawę narodowo-wyzwoleńczą. No i w związku z tym między innymi polski rząd powojenny, komunistyczny przeprowadził akcję Wisła, która skutkowała właśnie rozrzuceniem ludności ukraińskiej na ziemiach właśnie odzyskanych. No a część też Ukraińców została przydana w granice Związku Radzieckiego po to, żeby rozbić jedność Ukraińców, uniemożliwić im walkę narodowo-wyzwoleńczą. O przesiedleńcach mówiono na Zachodzie Displaced Persons, albo w skrócie DP, czyli właśnie osoby przesiedlone. No i mamy też straty ogromne w psychice wielu ludzi. Ludzi, którzy musieli oglądać przez kilka lat okropieństwa II wojny światowej, ludobójstwa, tortury, maltretowanie ludzi przez okupantów, przez nazistów. Ludzi, którzy przeżyli obozy zagłady, obozy koncentracyjne, którzy byli tam poddani dehumanizacji, odczłowieczeniu, na których prowadzono eksperymenty medyczne, których traktowano jak przedmioty, jak zwierzęta. Ludzi, którzy stracili bliskich w czasie wojny, czasami całą rodzinę. Ludzi, którzy stracili wszystko, w co wierzyli. To byli ludzie, którzy stracili zaufanie społeczne, zaufanie do władzy, do autorytetu jakiegokolwiek. Ciężko było po wojnie z takimi ludźmi budować nowe społeczeństwo, które by optymistycznie patrzyło w przyszłość. To też jest kryzys wiary w wielu przypadkach, bo wielu ludzi nie było w stanie pogodzić się z tym, że Bóg mógł pozwolić, jak oni to wtedy postrzegali, na to, co się wydarzyło podczas II wojny światowej. Więc mamy straty, jeżeli chodzi o ludzi czy przemysł, straty bardzo daleko idące. No i ktoś miał naprawić to wszystko. Tu widzimy rysunek satyryczny, który przedstawia Ziemię właśnie jako chorego człowieka z plastrem, z termometrem w ustach namalowanych na globie. No i mamy tutaj trójkę, która się spotkała na wielkiej konferencji. Mam nadzieję, że pamiętasz konferencję wcześniejszą w Teheranie i konferencję w Jałcie, konferencję Wielkich Trójek. Po wojnie po raz kolejny zebrała się konferencja, ale w nieco innym składzie. Tutaj widzimy przywódców tych najważniejszych państw, widzimy przywódcę Wielkiej Brytanii, Churchilla, widzimy przywódcę Związku Radzieckiego, czyli Stalina, przywódcę USA, prezydenta Trumana, jeśli dobrze widzę. No i ta właśnie konferencja w Poczdamie, konferencja powojenna, miała uzdrowić świat, miała ustanowić nowy porządek dla ludzi po wojnie, zmagających się z rzeczywistością. Ale w trochę innym składzie się odbyło, dlatego że nie przyjechał na tę konferencję Churchill, przyjechał Ed Lee, nowy premier Wielkiej Brytanii, dlatego że Churchill przegrał, jego partia Churchilla przegrała wybory parlamentarne i liderem partii, która wygrała, właśnie był Ed Lee. Stalin był w każdej z tych konferencji obecny, tutaj nie mamy zmiany i mamy też zmianę, jeżeli chodzi o skład w postaci nowego prezydenta USA, którym został Truman. Poprzedni prezydent Roosevelt po prostu zmarł. Konferencja odbyła się po zakończeniu wojny w Europie, ale jeszcze kiedy wojna trwała na Pacyfiku. W lipcu i na początku sierpnia trwała w podberlińskim Poczdamie w roku 1945. Tam zdecydowano o przesiedleniach ludności właśnie. Tam też ustalono, że odpowiedzialnym za wybuch wojny i za największe zbrodnie są właśnie Niemcy. W związku z tym Niemcy mają zapłacić reparacje wojenne, odszkodowania krajom, które ucierpiały z ich winy w czasie wojny. I te reparacje były wypłacane różnym krajom, ale nie wszystkim, jak zapewne wiesz. Oprócz tego w Poczdamie zdecydowano o polityce tak zwanych 4D. 4D, czyli cztery słowa rozpoczynające się literą D. Denazyfikacja, czyli w ten sposób określano politykę zmierzającą do zlikwidowania, zdelegalizowania wszystkich nazistowskich organizacji, organizacji zbrodniczych, organizacji, które przyniosły wiele szkód. Nie tylko Niemcom, ale i można powiedzieć, że Europejczykom, a nawet mieszkańcom też innych kontynentów. Zlikwidowano w związku z tym i zabroniono istnienia w przyszłości SS, Gestapo, Hitlerjugend i tym podobnych organizacji. Drugie D, druga literka D i drugie słowo na tą literkę to demilitaryzacja, więc rozbicie
wojska niemieckiego, odebranie Niemcom czołgów, samolotów, zlikwidowanie fabryk zbrojeniowych, ograniczenie liczebności armii i produkcji zbrojeniowej. Trzecie słowo na literkę D to dekartelizacja, czyli rozbicie przemysłu zbrojeniowego. Niemcy podczas wojny zbudowali wielką machinę zbrojeniową, przestawili przemysł na produkcję zbrojeniową. Teraz to trzeba było rozbić po to, żeby Niemcy zajęli się produkowaniem rzeczy potrzebnych do przeżycia, a nie produkowaniem narzędzi siania, śmierci i zniszczenia. Czyli dekartelizacja. Kartel, czyli połączenie przemysłów, fabryk, to jest przeciwieństwo, dekartelizacja, rozbicie tego. I demokratyzacja, czyli zastąpienie totalitarnej ideologii nazistowskiej i systemu władzy, jaki istniał w III Rzeszy, systemem demokratycznym, republikańskim, opartym na woli narodu, na wyborach, na prawach człowieka, na woli większości. Cztery słowa na literkę D. To jest też właśnie polityka zaplanowana podczas konferencji w Poczdamie. Oprócz tego postanowiono, że zbrodniarzy niemieckich, nazistowskich postawi się przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym, który osądzi ich działalność. I taki trybunał się zebrał w Norymberdze. Norymbergę wybrano z tego względu, że było to miasto, gdzie przed wojną była bardzo silna partia nazistowska, więc chciano zamknąć sprawę nazizmu niemieckiego, można powiedzieć zdusić to wszystko w tym miejscu, gdzie ten nazizm się rodził, gdzie rozkwitał, gdzie był bardzo silny przed wojną. Żeby też wywrzeć wrażenie na Niemcach. I ten Międzynarodowy Trybunał Wojskowy rzeczywiście zorganizował procesy norymberskie. Ich było kilka na przestrzeni lat 45-49 XX wieku. Ten pierwszy proces norymberski zajął się skazaniem tych najważniejszych, najwyżej postawionych zbrodniarzy III Rzeszy, Hermana Göringa, Keitla, generała, Hansa Franka, Jodla, czyli Joachima von Ribbentropa. Ich skazano na karę śmierci. Wielu innych skazano na długoletnie więzienie lub na dożywocie, tak jak chociażby Rudolfa Hessa. Jeszcze innych skazano na zaledwie kilka lat więzienia. Były też osoby, które zostały uznane za kompletnie niewinne. I tutaj widzimy na zdjęciu żołnierzy military police, którzy pilnują porządku, i tutaj widzimy chociażby Göringa, Rudolfa Hessa w pierwszym rzędzie właśnie tychże zbrodniarzy. W Polsce odbył się proces oświęcimski, tak zwany pierwszy, później był jeszcze drugi proces oświęcimski, który już poza Polską się odbywał. Procesy oświęcimskie miały na celu z kolei ukarać zbrodniarzy, którzy w Auschwitz zajmowali wysokie stanowiska, którzy byli odpowiedzialni za śmierć, maltretowanie osób, które były jeńcami tych obozów zagłady, które w Oświęcimiu, w okolicach Oświęcimia powstały. Więc mamy tutaj proces oświęcimski. Nie wszystkich zbrodniarzy udało się oczywiście wyłapać. Niektórzy Niemcy zaangażowani w tą machinę III Rzeszy zbrodniczą przeszli bardzo płynnie do cywila wraz z końcem wojny, zakamuflowali się i spokojnie sobie żyli przez lata w Niemczech, przez nikogo nie rozpoznani, nie nękani. Mówi też się o operacji Odessa. Tutaj dwie literki S się odnoszą też, biorąc pod uwagę nazwę tej operacji, do organizacji właśnie SS. To była to, powiedzmy, że zorganizowana grupa ludzi, która zajmowała się przerzucaniem byłych SS-manów do krajów Ameryki Południowej, przede wszystkim Brazylii, Argentyny, po to, żeby uniknęli oni odpowiedzialności właśnie za to, co robili podczas wojny. Bardzo wielu z nich wyniosło się do Argentyny. Argentyna jest to państwo, które nie ma podpisanej umowy o ekstradycję wówczas z krajami europejskimi, a więc nie można ich tam ścigać, nie można żądać wydania ich państwom europejskim. No i tutaj niestety pewną rolę w tym przerzucie SS-manów poza Europę odgrywał też Watykan, który pomagał tutaj pozakulisowo, można powiedzieć, w tym procederze. Żydzi, którzy po wojnie uzyskali swoje państwo, Izrael, bardzo dużo poświęcili energii i pieniędzy i zapału, żeby tropić wszystkich zbrodniarzy, którzy udawali po wojnie zwykłych, przykładnych sąsiadów, żyli sobie spokojnie. Najsłynniejszym takim działaniem Żydów właśnie w tym zakresie było
zlokalizowanie Adolfa Eichmanna, człowieka, który był odpowiedzialny za zaprojektowanie całej machiny Holokaustu. I on na początku lat 60. XX wieku, a więc już wiele lat po wojnie, został zlokalizowany przez Mossad, przez wywiad izraelski, porwany, przewieziony do Izraela, tam postawiony przed sądem i skazany przez tamtejszy sąd. Takim tropieniem tych zbrodniarzy zajmował się po wojnie Szymon Wiesenthal, Żyd, który przed wojną mieszkał w Polsce. Więc też to się działo po wojnie, jeżeli chodzi o zbrodniarzy. Co z Niemcami jeszcze? Oczywiście w Poddamie ustalono, że Niemcy będą jako kraj podzielone na państwo niemieckie będzie podzielone na cztery strefy okupacyjne. Trochę to może dziwić, że cztery akurat, bo mamy tutaj strefę brytyjską, co może nie jest dziwne, strefę amerykańską, naturalnie, strefę radziecką, jak najbardziej. Ale mamy tutaj strefę francuską i można zapytać, czy Francuzi zdobywali na przykład Niemcy, czy prowadzili działania wojenne jakieś na dużą skalę podczas wojny. Oczywiście, że nie. Skąd w takim razie strefa francuska? Na życzenie Brytyjczyków. Na życzenie Brytyjczyków wprowadzono strefę francuską. Polacy jakoś swojej strefy okupacyjnej nie dostali. Mało tego, Francuzi mieli bardzo ciekawe pomysły na temat przyszłości Niemiec. Chcieli przekształcić Niemcy w kraj rolniczy, a granicę francusko-niemiecką przesunąć aż do rzeki Ren. Oczywiście zagarniając tereny zachodnich Niemiec do Francji. To się nie udało. Ta koncepcja pozostała tylko w sferze właśnie koncepcji. Natomiast ustalono, że będą cztery strefy okupacyjne. Tak jak powiedziałem, cztery państwa okupowały te fragmenty Niemiec. Dodatkowo Berlin, czyli stolica, również to miasto było podzielone na cztery strefy okupacyjne. I tutaj widzimy na zdjęciu miejsce w Berlinie, gdzie właśnie mamy granice tych stref okupacyjnych i tablica nas informuje, że za chwilę opuścimy amerykański sektor w Berlinie i udamy się do jakiegoś innego. Mamy cztery sektory w Berlinie, tak jak całe Niemcy na cztery strefy okupacyjne zostały podzielone. Dlaczego okupacja Niemiec? No, żeby nie odrodził się nazizm, żeby Niemcy tutaj nie w wyniku tej biedy, jaka tam też panowała, nie poszli w stronę radykalizmu i żeby cała historia nie rozpoczęła się od nowa. Wschodnią część Niemiec, jak pamiętamy, mieli w swoich rękach Rosjanie jako strefę okupacyjną i Rosjanie bardzo szybko tam zaczęli montować właśnie system socjalistyczny, dążąc do komunizmu. Stalin utworzył tam Socjalistyczną Partię Jedności Niemiec, w skrócie SED. Jedności Niemiec, zwróć uwagę na nazwę, dlatego że Stalin początkowo miał taki plan, żeby całe Niemcy rzeczywiście szybko się zjednoczyły z tych czterech stref, żeby powstał jeden kraj, ale oczywiście miał taką chętkę, żeby cały ten kraj wpadł w jego ręce. Nie tylko wschodnia część Niemiec, żeby należała do niego, ale żeby całe Niemcy należały do Stalina, żeby mógł po prostu te tereny przejąć. No i w tym celu powołał do życia tą partię socjalistyczną, która miała dążyć do połączenia tych czterech stref w całość, ale pod panowaniem oczywiście socjalistów, którzy z kolei są na rozkazy Stalina. Nie za bardzo to się podobało zachodnim aliantom, którzy chcieli, żeby Niemcy po wojnie nie były krajem socjalistycznym, tylko żeby były krajem demokratycznym, kapitalistycznym, wolnym. Dlatego też popierali oni budowę systemu republikańskiego w swoich strefach okupacyjnych, tam gdzie powstawały partie, taka na przykład jak chadecka partia, CDU, CSU i tak dalej. W końcu w 1947 roku strefa okupacyjna amerykańska i brytyjska, czyli te dwie strefy, połączyły się razem, tworząc bizonię. Bi, czyli coś podwójnego. Bizonia, zona, po angielsku zone, strefa. Zresztą w polskim języku też możemy mówić o zonie, czyli strefie. Mamy bizonię, czyli od roku 1947 mamy takie trzy obszary na terenie Niemiec. Teren, gdzie okupują ten obszar Rosjanie. Mamy bizonię, gdzie Amerykanie i Anglicy przygotowują teren do oddania w rządzenie Niemcom. I mamy jeszcze strefę okupacyjną, gdzie panują Francuzi. W roku 1949 to się znowu zmienia, dlatego że Francuzi decydują się na znowu połączenie swojej strefy z Bizonią, czyli strefa francuska się przyłącza do Bizonii i powstaje Trizonia, czyli powiedzmy, że potrójna strefa. Tak? Czyli mamy tutaj połączenie tych obszarów. Bizonia i strefa francuska łączą się razem, powstaje Trizonia. No i w tym momencie wszyscy czekają, co zrobi Stalin. Czy Stalin pójdzie za ciosem i pozwoli na przyłączenie swojej strefy
do tej Trizonii i w ten sposób mogłyby się odrodzić powojenne Niemcy. Stalin tego oczywiście nie chciał zrobić, bo nie chciał tracić ziemi, na której panuje, czyli tych wschodnich Niemiec. W związku z tym Stalin wysyłał sygnały, że nie można liczyć na to, że dojdzie do połączenia tychże stref. Problemem jednak był Berlin, bo jak powstawała Bizonia na zachodzie Niemiec, to również powstała Bizonia w Berlinie, czyli te strefy okupacyjne miasta Berlin również się połączyły dwie. Jak powstała Trizonia, no to cały zachodni Berlin, złożony z wcześniej z trzech stref, amerykańskiej, francuskiej i brytyjskiej, również się zjednoczył, tworząc Trizonię w samym Berlinie też. Natomiast wschodni Berlin pozostawał ciągle w rękach Stalina, więc tu był problem i Stalin, kiedy już przekonał się, że nie uda mu się całych Niemiec zająć, nie chciał dopuścić do utraty tego, co już miał, a więc Niemiec wschodnich, oraz chciał też cały Berlin po prostu zająć dla siebie, czyli chciał doprowadzić do tego, żeby ta Trizonia w samym Berlinie przestała istnieć. Chciał zmusić, żeby się Amerykanie, Francuzi, Brytyjczycy z zachodniego Berlina wynieśli i oddali w jego ręce resztę miasta. W związku z tym Stalin ogłosił w roku 1948 blokadę Berlina. Blokadę Berlina, a więc otoczył cały Berlin wojskiem i zablokował możliwość dojechania do Berlina Zachodniego, czyli do tej Trizonii w samym mieście Berlin. Licząc na to, że mieszkańcy zachodniego Berlina spasują w tym momencie i poddadzą się władzy Stalina i w ten sposób zlikwiduje się tą Trizonię w mieście Berlin. I tutaj się przeliczył, dlatego że Amerykanie, skoro nie można było dojechać do Berlina, bo drogi były zablokowane przez wojsko radzieckie, no to Amerykanie zbudowali połączenia lotnicze z Berlinem Zachodnim. Szacuje się, że co kilka minut lądował albo startował samolot amerykański właśnie w Berlinie, który przywoził zaopatrzenie. Przywożono wszystko, węgiel na opał, jedzenie, gazety, przedmioty codziennego użytku, ubrania, wszystko, co było potrzebne mieszkańcom zachodniego Berlina. I tak przez rok. Przez rok ta pomoc amerykańska trwała, nazywana mostem powietrznym. No i w związku z tym po roku Stalin spasował, odpuścił tą blokadę Berlina, no i musiał się pogodzić z tym, że powstanie na terenie jego strefy okupacyjnej, czyli na terenie wschodnich Niemiec, powstanie taki przyczółek, taka kolonia, można powiedzieć, świata zachodniego w postaci Berlina Zachodniego, który stał się, można powiedzieć, takim malutkim państewkiem na terenie strefy okupacyjnej niemieckiej, znaczy radzieckiej na terenie Niemiec Wschodnich. Zobaczmy kilka karykatur, które odnoszą się do blokady Berlina. Tutaj pamiętajmy, że niedźwiedź zazwyczaj symbolizuje nam Rosjan w karykaturze i tu widzimy, jak właśnie niedźwiedź radziecki próbuje otoczyć cały Berlin i dopuścić do tego, żeby tutaj ktokolwiek mógł tam wjechać. Na drugiej karykaturze widzimy próbę blokady, droga zamknięta, głosi tutaj napis. Połączenie kolejowe również zamknięte, no ale widzimy, że górą latają samoloty amerykańskie, ten most powietrzny i tutaj nieskutecznie próbuje ktoś te samoloty złapać w siatkę. A jeszcze jedna karykatura, zobaczmy wujek Sam, czyli taki archetypiczny prezydent amerykański, który patrzy sobie na barometr berliński. Tutaj rozpoznajemy, mam nadzieję, fizjonomię Stalina, charakterystyczne wąsy. No i tutaj widzimy, że Stalin się wkurza, bo próbuje blokować Berlin, a prezydent amerykański pokazuje mu samolot po prostu, którym dowozi do Berlina wszystko, co potrzebne. I tutaj widzimy też na mapce pokazane właśnie te połączenia powietrzne z Berlinem Zachodnim właśnie. Czyli blokada Berlina się nie udała i nazywa się tą blokadę Berlina również w historii pierwszym kryzysem berlińskim. Jeszcze jedna karykatura, zobaczmy. Mamy Berlin, widzimy tutaj, jest podpisane, widzimy Stalina jako człowieka, który z komina wystaje z jakąś fuzją w rękę, jakąś strzelbą i widzimy tutaj zamiast samolotów lecące ptaki, które przywożą wszystko, co potrzebne w dziobach, jedzenie na przykład, czy węgiel, właśnie przynoszą do mieszkańców zachodniego Berlina, a Stalin próbuje je zestrzelić. Ale oczywiście nie może tego zrobić, bo to by wywołało konflikt kolejny między Związkiem Radzieckim a światem zachodnim. I więc w związku z tym nie strzela, tylko obserwuje. I tak jak to głosi podpis The Bird Watcher, prawda? Czyli tylko ten, kto patrzy sobie na ptaki. W związku z tym kryzysem berlińskim pierwszym nastąpiło ostateczne podzielenie się Niemiec na dwa państwa. W 1949 roku XX wieku ten podział został dokonany. Trizonia dawna
została przekształcona w Republikę Federalną Niemiec, RFN, tak jak się dzisiaj Niemcy nazywają. I to był kraj, który się taką flagą posługiwał. I to dzisiaj się posługuje. Na czele tego kraju stanął kanclerz Konrad Adenauer, polityk chadecki. Trzeba było nową stolicę wybrać, bo Berlin nie nadawał się na stolicę, ponieważ w połowie należał do Rosjan, więc Berlin Zachodni odpadał, dlatego stworzono stolicę w nowym mieście, takim w sumie niepozornym wcześniej, mieście uniwersyteckim, raczej spokojnym wcześniej, a od roku 1939 stało się to miasto nową stolicą zachodnich tzw. Niemiec, to miasto to Bonn. Natomiast strefa, gdzie okupowali ciągle jeszcze ziemie niemieckie Rosjanie, czyli strefa wschodnia, została przekształcona w państwo niemieckie drugie o nazwie Niemiecka Republika Demokratyczna, co ciekawe, chociaż słowo demokratyczne może nas mylić, bo nie był to kraj wolny, tylko kraj socjalistyczny. W skrócie NRD, po niemiecku ten skrót brzmiał DDR i na czele NRD stanął Otto Grotewohl z partii SED, czyli z tej partii, o której już mówiliśmy wcześniej. A więc tak widzimy, że Trizonia i strefa radziecka przekształciły się w RFN i w NRD. To samo stało się z miastem Berlin. Wschodni Berlin należał do NRD, zachodni Berlin należał do RFN. Czyli stawił taką, tak jak powiedziałem wcześniej, coś w rodzaju enklawy, kolonii RFN-u na terenie NRD właśnie. No i flaga NRD, bardzo podobna do flagi RFN-u, ale mamy tutaj takie typowe dla, powiedzmy, że socjalistycznego kraju, demokracji ludowej symbole. Mamy tutaj młot, mamy tutaj zboże upięte w taki okrąg. No i taki podział Niemiec przetrwał aż do końca istnienia systemu tego socjalistycznego w Europie, a więc do roku 89. Warto jeszcze pamiętać o tym, że w roku 1953 wybuchło tak zwane powstanie berlińskie, kiedy kryzys, bieda, niezadowolenie z rządów komunistycznych czy socjalistów niemieckich właśnie doprowadziło do buntu mieszkańców tego Berlina Wschodniego i ten bunt został brutalnie spacyfikowany, co widzimy tutaj na zdjęciu, przy użyciu radzieckiego wojska. Tutaj czołg na ulicy zaprezentowany na fotografii, czyli mamy spacyfikowane powstanie berlińskie w roku 1953. Co się działo z Austrią? Przypomnę, że przed wojną Austria stanowiła również terytorium Niemiec po Anschlussie. Stanowiło to terytorium III Rzeszy. W związku z tym Austria również była podzielona na cztery strefy okupacyjne po wojnie, podobnie jak Niemcy. Mamy tutaj strefę amerykańską, francuską, brytyjską i radziecką. No i Wiedeń jako stolica również był podzielony na cztery strefy okupacyjne, czyli wszystko analogicznie do tego, co się działo z Niemcami. Ale potoczyła się inaczej historia Austrii. Tam się bardzo szybko utworzył rząd Karla Renera, który zyskał akceptację całości tego terytorium. Rosjanie nie mieli takich aspiracji, takich ambicji, żeby przejąć ten obszar. Pohandlowano tam trochę pod stołami polityków i Rosjanie, powiedzmy, że zgodzili się na to, żeby tą Austrię jednak pozostawić niezależną od Stalina. Przeprowadzono również denazyfikację w Austrii, czyli zlikwidowano te wszystkie zbrodnicze nazistowskie organizacje. I w roku 1955 wszystkie cztery państwa, które stacjonowały w tych strefach okupacyjnych, zgodnie się z Austrii wycofały. Rosjanie również w roku 1955. W związku z tym Austria w całości przetrwała terytorialnej jako samodzielne państwo i powiedzmy, że nauczona doświadczeniami wojennymi, Austria ogłosiła, że jest krajem neutralnym, co znaczy, że w przyszłości nigdy nie zamierza Austria wchodzić w jakieś sojusze wojskowe czy brać udział w wojnach. Podobnie jak Szwajcaria uczyniła to samo w XIX wieku na Kongresie Wiedeńskim. Po wojnie, a w zasadzie podczas wojny już, myślano o tym, żeby stworzyć organizację, która miałaby zastąpić skompromitowaną w 1939 roku Ligę Narodów. Liga Narodów, przypomnę, organizacja, która miała nie dopuścić do kolejnego konfliktu po I wojnie światowej. Nie udało się. Liga Narodów została rozwiązana w roku 1940 i dwa lata później, w roku 1942, Amerykanie, Brytyjczycy zainicjowali Deklarację Narodów Zjednoczonych, gdzie stwierdzono, że trzeba by po wojnie stworzyć organizację nową, która by dbała o pokój na świecie, która by nie dopuściła do kolejnej wojny światowej, która by dodatkowo jeszcze stawiała na rozwój demokracji, praw człowieka, tolerancji. I to zawarto w Deklaracji Narodów Zjednoczonych.
Te idee zostały wcielone w życie wraz z końcem wojny, bo 25 kwietnia 1945 roku w San Francisco amerykańskim ogłoszono powstanie ONZ, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych, po angielsku United Nations. To jest flaga ONZ-u, myślę, że ją znasz, a siedziba ONZ-u, mimo tego, że w San Francisco powstała ta organizacja, to siedziba znajduje się w Nowym Jorku i tu widzimy na zdjęciu siedzibę tejże organizacji. Struktura tej organizacji prezentuje się następująco. Mamy zgromadzenie ogólne, gdzie mam przedstawiciela każdego kraju członkowskiego. ONZ utworzyło 50 państw, w tym Polska, ale w kolejnych latach przyłączało się do ONZ coraz więcej nowych krajów. Dzisiaj mamy około 193 państw członkowskich w ONZ-cie i każdy kraj ma swojego przedstawiciela w zgromadzeniu ogólnym, które umożliwia na dyskusję i głosowanie. Mamy też Radę Bezpieczeństwa ONZ, w której zasiada 5 państw. To jest USA, wtedy Związek Radziecki, dzisiaj Rosja, Chiny, Wielka Brytania i Francja. Każdy z członków Rady Bezpieczeństwa, z członków stałych Rady Bezpieczeństwa posiada prawo weta wobec postanowień Zgromadzenia Ogólnego, a więc może się sprzeciwić jakiejś decyzji, rezolucji podjętej przez ONZ. Mamy też Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, który ma się zajmować rozstrzyganiem sporów międzynarodowych. Mamy sekretariat z sekretarzem generalnym na czele, czyli z człowiekiem, który jest twarzą ONZ-u, który reprezentuje ONZ na różnych spotkaniach, na różnych konferencjach. Mamy Radę Powierniczą, Radę Gospodarczo-Społeczną i Międzynarodową Agencję Energii Atomowej i mnóstwo jeszcze organizacji, które współpracują z ONZ. Świat powojenny to świat biedy, świat zniszczenia, upadku gospodarki. W związku z tym Amerykanie postanowili wesprzeć Europę po wojnie, podobnie jak to zrobili po I wojnie światowej. Po I wojnie światowej Amerykanie zaprezentowali taki plan pożyczek finansowych zwany planem Dawsa. Po II wojnie światowej mamy podobny plan pomocy finansowej dla Europy z USA, który się nazywa planem Marshalla, od nazwiska jednego z ministrów, który ten plan opracowywał. O co chodziło? Amerykanie wiedzieli, że wraz z końcem wojny do USA wróci bardzo wielu żołnierzy amerykańskich, bardzo wielu mężczyzn, którzy nie będą mieli dla siebie pracy w USA, więc fajnie by było zwiększyć produkcję, żeby można było zatrudnić tych ludzi. Ale jeżeli zwiększają produkcję, trzeba coś z tymi produktami zrobić. Rynek amerykański nie jest w stanie tych produktów całych w sensie w tak dużym zakresie przyjąć, w tak dużej ilości, więc można je skierować na razie jako pożyczkę do Europy, gdzie brakuje wszystkiego. W związku z tym mamy plan Marshalla, pomoc finansowa oraz pomoc w postaci też przekazywanych tutaj produktów na nasz kontynent. No i po prawej stronie widzimy, ile pieniędzy w ramach planu Marshalla otrzymały poszczególne kraje europejskie. Próżno tutaj szukać Polski czy innych krajów, gdzie wprowadzono po wojnie II światowej socjalizm. Dlaczego? Dlatego, że Stalin nie pozwolił krajom socjalistycznym na przyjęcie pomocy finansowej z USA, bo to pomoc od wroga ideologicznego. Kraje socjalistyczne miały udowodnić, że gospodarka socjalistyczna jest lepsza od kapitalistycznej i poradzi sobie bez tej pomocy i odbuduje się o wiele lepiej i szybciej niż świat zachodni, świat oparty na kapitalizmie. Plan Marshalla był realizowany dzięki stworzeniu tak zwanego Europejskiego Planu Odbudowy, a powiedzmy, żeby ten plan lepiej działał, powołano do życia Organizację Europejskiej Współpracy Gospodarczej, która zajmowała się między innymi rozdzielaniem tych pieniędzy właśnie pomiędzy kraje europejskie po wojnie. No i to jest powód, dla którego Europa Zachodnia dzisiaj jest gospodarczo lepiej rozwinięta niż Europa Środkowo-Wschodnia. Oni startowali z innego poziomu po wojnie, szybciej się odbudowali dzięki pomocy finansowej z USA, której Europa Środkowo-Wschodnia po prostu nie otrzymała. Kilka jeszcze rysunków, kilka karykatur, zobaczmy, odnoszących się właśnie do planu Marshalla. Tutaj widzimy taką karykaturę, która nam pokazuje, jak część polityków Europy Zachodniej chroni się pod kapeluszem amerykańskiej pomocy. Natomiast tutaj widzimy, że politycy są związani, a więc zniewolenie jakieś, i są nakryci czapką z gwiazdą, domyślamy się, że czerwoną gwiazdą, typowy kształt czapki wskazujący na czerwonoarmistę i Stalina, który nakrywa czapką tych ludzi uwięzionych i odcina ich od pomocy amerykańskiej. Widzimy też Stalina tutaj pokazanego, mamy młot i sierp, symbol
na fladze Związku Radzieckiego obecny i widzimy plan Marszala jako piłkę, która zmierza do kosza. Stalin, który próbuje w jakiś sposób zatrzymać tą piłkę, bo pomoc finansowa dla zachodniej Europy to był wielki problem dla Stalina, bo to oznaczało, że Europa Zachodnia będzie szybko odbudowana i będzie silna. Europa słaba to łatwy kąsek dla Stalina, który miał plany zajęcia całego kontynentu. Nie chciał się zadowolić tylko Europą Środkowo-Wschodnią. Plan Marszala, kolejna karykatura, tutaj widzimy Europę jako taki młyn, który może symbolizować nam dobrobyt, wyżywienie, mąkę. No i widzimy amerykańskiego prezydenta, który dmie w płozy tego wiatraka, tego młynu, napędza ten młyn, dzięki czemu ten młyn działa i dostarcza tutaj jedzenia właśnie Europejczykom. Plakat pokazujący Europę płynącą na zachód jako taki okręt. Widzimy tutaj flagi państw, które skorzystały z pomocy finansowej właśnie amerykańskiej. No i jeszcze jeden plakat, dokładnie to samo, plan Marszala, pokazany tutaj właśnie jako też taki obracający się wiatrak. Tak jak powiedziałem, Stalin miał plany dalekosiężne. Chciał jak najwięcej ziemi zająć, wykorzystując zniszczenia wojenne, jakie były w Europie. Widzimy tutaj karykaturę pokazującą, które kraje się udało Stalinowi zająć w momencie końca wojny. Widzimy tutaj te kraje zaznaczone. No i znaki zapytania w niektórych miejscach. To są te miejsca, do których Stalin chciałby jeszcze się dostać. Widzimy, że się tutaj skrada i próbuje tą zachodnią Europę napaść. Tutaj na kolejnej karykaturze widzimy Stalina jako człowieka, który napędza taką machinę, która młotem i sierpem, czyli znowu symbolami Związku Radzieckiego, uderza w kolejne terytoria na świecie. Widzimy tutaj glob, czyli chciałby podbić cały świat, chciałby komunizm eksportować wszędzie, gdzie się da. Rzeczywiście udało mu się to w pewnym zakresie. Udało mu się wprowadzić socjalizm w Polsce, w Czechosłowacji, w Rumunii, Bułgarii, Albanii, w NRD, na Węgrzech, a Jugosławia przyjęła, w ogóle Albania i Jugosławia przyjęły akurat socjalizm na własną już rękę, dlatego że tych krajów Albanii i Jugosławii akurat Stalin nie wyzwalał spod okupacji niemieckiej, więc tutaj to nie była sprawka bezpośrednio jego. W jaki sposób ten socjalizm się rozwijał w Europie? W jaki sposób sowietyzacja Europy Wschodniej następowała? Mamy tutaj takie trzy warianty. Pierwszy wariant to jest inkorporacja, czyli po prostu wcielenie jakiegoś terytorium do Związku Radzieckiego i w ten sposób narzucenie socjalizmu. To spotkało kraje bałtyckie, Litwę, Łotwę, Estonię, chociażby, czy Besarabię, którą odebrano Rumunii po wojnie. Drugi sposób na sowietyzację to eksport rewolucji, czyli pokierowanie tak, na przykład sfałszowanie wyborów albo pokierowanie partiami w odpowiedni sposób, przywiezienie komunistów do jakiegoś kraju, propaganda komunistyczna, wojsko radzieckie, które można powiedzieć tutaj też w sposób taki zastraszający oddziaływało na dane narody. I w ten oto sposób udawało się eksportować przejęcie władzy, eksportować system socjalistyczny do niektórych państw. Tak się stało w Polsce, w Czechosłowacji, na Węgrzech, czy w Bułgarii i Rumunii. No i jeszcze jeden trzeci sposób na sowietyzację to już działanie własne, na własną rękę poszczególnych narodów, czyli lokalna rewolucja, która obaliła dawny system rządów i wprowadziła socjalistyczny system rządów. Tak się stało właśnie w Jugosławii, gdzie socjalizm prowadził ten oto pan, Josip Broz Tito, w czasie wojny partyzant główny Jugosławian. I tak jak powiedziałem, akurat Jugosławianie się wyzwolili bez udziału Armii Czerwonej, więc byli trochę niezależni od Stalina. Stalin nie mógł rozkazywać im, nie mógł wpływać na losy tego kraju. No i podobnie było w Albanii, gdzie też doszło do lokalnej rewolucji za sprawą tego oto pana Envera Hoxhy. Taktyka salami to z kolei sformułowanie wymyślone przez węgierskiego socjalistycznego premiera. Taktyka salami właśnie polegała na tym, żeby stopniowo przejmować kontrolę nad jakimś krajem i go, powiedzmy, że kierować w stronę socjalizmu. Fałszowanie wyborów, przenikanie poprzez propagandę do umysłów ludzi, zajmowanie kluczowych stanowisk poprzez komunistów, zastraszanie poprzez Armię Czerwoną i w ten oto sposób krok po kroku kierowanie w stronę socjalizmu. To jest taktyka salami.
Zimna wojna. Zimna wojna to określenie na rywalizację, jaka po wojnie powstała pomiędzy Związkiem Radzieckim a USA i ich sojusznikami. Rywalizacja na gruncie politycznym, na gruncie ideologicznym, na gruncie militarnym, bo to też wyścig zbrojeń. To wszystko nazywamy zimną wojną. Nigdy nie doszło do konfliktu otwartego bezpośredniego między USA a Związkiem Radzieckim, ale dochodziło do konfliktów pomiędzy ich sojusznikami. To są właśnie konflikty zimnowojenne. Takim pierwszym wydarzeniem, które zwiastował zimną wojnę już na serio, a nie tylko na gruncie teoretycznym czy politycznym, była wojna domowa w Grecji. Dlatego, że Grecja była pierwszym krajem, gdzie komuniści z organizacji ELAS próbowali wprowadzić właśnie socjalizm, ale pozostała część Greków się na to nie zgodziła i doszło do wojny domowej. Doszło do walki wewnątrz Grecji. Rosjanie wspierali oczywiście ELAS, czyli tą partyzantkę komunistyczną, natomiast Brytyjczycy, Amerykanie nieśli pomoc pozostałej części Grecji i wojna trwała 4 lata i zakończyła się porażką komunistów. Grecja była pierwszym krajem, gdzie walczono o to, żeby wprowadzić lub nie system komunistyczny czy też socjalistyczny. I to dało do myślenia przede wszystkim Amerykanom, którzy początkowo chcieli powrócić się po wojnie II światowej do polityki izolacjonizmu, czyli nie ingerowania w sprawy europejskie. Chcieli się skupić na Pacyfiku, na zdobywaniu tam wpływów. Ale ta wojna domowa w Grecji pokazała, że Amerykanie nie mogą odpuścić zupełnie sytuacji w Europie i w Azji i muszą się skupić jednak na zwalczaniu komunizmu, bo inaczej być może w kolejnym kraju wojna się skończy nie porażką, a zwycięstwem jakiejś partyzantki komunistycznej. Więc tutaj wojna jest, ta grecka domowa jest bardzo istotna dla przebiegu zimnej wojny. Rosjanie dodatkowo rozwiązali wcześniej Komintern i powołali w 1946 roku Kominform, następcę Kominternu. Kominform, czyli taką organizację, która miała wspierać powstawanie partii komunistycznych tak naprawdę w każdym kraju na świecie. Chcieli zbudować taką przybudówkę, przygotować ludzi, którzy by tworzyli partie komunistyczne w poszczególnych krajach, we Francji, w Belgii, w Holandii, w USA i tak dalej, w Wielkiej Brytanii, po to, żeby siać propagandę komunistyczną i buntować ludzi przeciwko władzy, która tam była wówczas, a być może przygotowywać w przyszłości rewolucje właśnie komunistyczne. W związku z tym prezydent amerykański Truman ogłosił tak zwaną doktrynę Trumana, czyli taką zasadę, którą się mieli kierować Amerykanie od tej pory w polityce zagranicznej. To ta doktryna głosiła, że USA będą pomagać finansowo i politycznie wszystkim krajom, które są zagrożone rewolucją komunistyczną. Więc to jest, można powiedzieć, że już taki jasny sygnał, że Amerykanie i Rosjanie przestają być aliantami, przestają być sojusznikami, a zaczynają ze sobą rywalizować i to na ostro. Mamy początek zimnej wojny. Dodatkowo tutaj pamiętajmy, że Europa stała się kontynentem podzielonym. Podzielonym kontynentem na dwie takie wyraźne strefy. Strefa na czerwono zaznaczona to kraje, którymi rządził Stalin, a po jego śmierci jego następcy. Kraje socjalistyczne. Tutaj Jugosławia jest na zielono, no bo był to kraj socjalistyczny, ale niezależny od Stalina, tak jak powiedziałem, z powodu tego, że tam nie było Armii Czerwonej, nie doszła tam w czasie wojny. Tito wyzwolił przy pomocy swoich rodaków swój kraj. Natomiast Europa niebieska, to Europa kapitalistyczna, demokratyczna, która wkrótce stworzy sojusz wojskowy wymierzony przeciwko zakusom Związku Radzieckiego. W 1946 roku w miejscowości Felton Winston Churchill wygłosił słynne przemówienie, w którym padły takie oto słowa. Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem zapadła żelazna kurtyna, dzieląc nasz kontynent. Żelazna kurtyna to jest ta gruba czarna linia, która tutaj biegnie na mapie. Żelazna kurtyna miała dzielić właśnie tę Europę. Żelazna, czyli taka nie do przejścia. Kurtyna. Nie wiemy, co się dzieje po drugiej stronie, bo mamy blokadę informacyjną i utrudnione przemieszczanie się obywateli pomiędzy tymi dwoma światami. Światem socjalistycznym i światem demokracji kapitalistycznej. A więc taki trwały podział w Europie na dwa różne obozy. Żelazna kurtyna to granica pomiędzy tymi światami. No i karykatura. Popatrzmy. Mamy tutaj, skoro kurtyna, to mamy wnętrze jakiegoś teatru, chociaż może bardziej opery, bo jest tutaj też kanał dla orkiestry. No i widzimy tutaj
ewidentnie żelazną kurtynę, widzimy nity w stali i widzimy, że Stalin tą kurtynę opuszcza, uśmiechając się i spoglądając w stronę Western Democracies, czyli zachodnich demokracji. Jak najbardziej komentarz do tego, co się działo wtedy, żelazna kurtyna i widzimy tutaj też na tej kurtynie symbole Związku Radzieckiego, młot i sierp. Druga karykatura, żelazna kurtyna, Stalin wojowniczy z maczugą, piekrący się i za Polską widzimy tutaj, tak jakby mapę Europy, ciągnie się żelazna kurtyna, mamy tutaj Morze Adriatyckie, no i widzimy, że na zachodzie tutaj wszystko kwitnie w gospodarce, na wschodzie nie wiemy, co się dzieje, bo puściuteńko dookoła Stalina tutaj jest. No a tutaj widzimy jeszcze Tito. Tito, który wychyla się i spogląda na zachód, co właśnie wkurza Stalina. Tito jako przywódca Jugosławii tak naprawdę lawirował między tymi dwoma światami. On trochę był po stronie socjalizmu, ale trochę też po stronie kapitalizmu. Współpracował gospodarczo z Zachodem. Robił na własną rękę politykę niezależną od Stalina i to właśnie Stalina tak bardzo tutaj na tej karykaturze denerwuje. Tito jako przywódca Jugosławii. Gospodarczo świat wschodniej Europy socjalistycznej zaczął się integrować, tworząc RWPG. RWPG z taką oto flagą, organizacja, która nazywała się Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. RWPG to miała być taka współpraca gospodarcza krajów socjalistycznych, ona kiepsko działała, tak naprawdę służyła tylko Rosjanom. Na Zachodzie w tym samym roku 1949 z kolei powstał sojusz wojskowy, o którym wcześniej wspomniałem, czyli NATO. North Atlantic Treaty Organization, czyli Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego albo Pakt Północnoatlantycki, który posługuje się taką oto flagą, taki kompas jakby. No i to z kolei jest sojusz obronny dla Europy Zachodniej. W tym sojuszu też jest Kanada i USA. Ma gwarantować bezpieczeństwo Europy Zachodniej przed atakiem Stalina właśnie, którego się spodziewano po wojnie. Więc żeby nie doszło do tego, że Stalin ruszy w którymś momencie na zachód Europy, powstało właśnie NATO jako sojusz obronny dla zachodniej Europy. No i w odpowiedzi na to, że do NATO przyjęto w roku 1955 zachodnie Niemcy, czyli RFN, następcy Stalina już, bo Stalina wtedy już nie było na świecie, bo zmarł w roku 1953, ale jego następca Chruszczow był oburzony tym faktem, że Niemcy zachodnie, których utożsamiano w propagandzie komunistycznej z faszystami, że są teraz członkami NATO, no to świat wschodniej Europy, socjalistyczny świat utworzył Układ Warszawski, Warsaw Pact, Układ Warszawski, który z kolei zrzeszał kraje socjalistyczne w Europie przede wszystkim. No i w ten oto sposób mamy zarysowane dwa sojusze, które będą ze sobą rywalizować podczas zimnej wojny. Na mapie wyglądało to tak. Kraje na ciemnogranatowo zaznaczone to kraje NATO. Kraje niebieskim kolorem jaśniejszym to kraje, które współpracują z USA lub z NATO. Kraje ciemnym czerwonym kolorem zaznaczone to kraje Układu Warszawskiego. No i tym jaśniejszym czerwonym to kraje współpracujące z Układem Warszawskim. Świat znowu stanął na krawędzi wojny, jak widać. Mogło dojść do wojny światowej. Widzimy, że te kraje są rozsiane na wszystkich zamieszkałych kontynentach. I granica pomiędzy tymi dwoma światami to jest właśnie żelazna kurtyna. I to jest najbardziej niebezpieczne wtedy miejsce na świecie przez wiele, wiele lat. Strach był tak duży przed kolejną wojną, że Amerykanie reklamowali i popularyzowali w niektórych rejonach swojego kraju budowę przydomowych schronów atomowych. Dlatego, że liczono się z tym, że jeżeli dojdzie do III wojny światowej pomiędzy Związkiem Radzieckim USA, pomiędzy NATO i Układem Warszawskim, to być może będzie użyta broń jądrowa w tej wojnie. Więc widzimy tutaj taką reklamę schronu, która została zaprezentowana w Milwaukee amerykańskim. Wnętrze innego schronu mogło wyglądać na przykład tak. To kolejna taka reklama. Lata 50., jak widzisz, to czas takiego dużego strachu w USA przed komunistami. Czas makartyzmu, czyli takiego polowania na komunistów, nazwa od senatora McCarthy'ego, który stał się liderem wszystkich tropiących wokół amerykańskiej ludności wszelkiej postaci komunistów, komunizmu. Więc tutaj widzimy zapasy wody, zapasy jedzenia w takim schronie przeciwatomowym. Takie obawy, taki strach był uzasadniony o tyle, że rzeczywiście nastąpił wyścig zbrojeń wraz z rozwojem zimnej wojny. Tutaj możemy sobie zaobserwować,
jak wygląda arsenał nuklearny poszczególnych krajów. Widzimy tutaj niebieskie słupki, to arsenał radziecki. Czerwone słupki to arsenał amerykański. I widzimy tutaj, że w latach 50. rzeczywiście Rosjanie wyprzedzali i to mocno Amerykanów. Dopiero Amerykanie zaczynają przyjmować to wyzwanie i również rozbudowywać swój arsenał w latach 60. i 70. SALT to z kolei miejsce, znaczy SALT, no SALT to nie miejsce, to skrót od porozumienia, które miało rozbroić, zatrzymać ten wyścig zbrojeń, ale chodziło mi o miejsce na tym wykresie, na tej osi czasu. Miejsce, gdzie powinniśmy odnotować spadek tych głowic nuklearnych. Niekoniecznie tak to wynika z tego schematu, że niekoniecznie wygląda, że ten spadek nastąpił. Widzimy też, jak daleko w tyle pozostawały inne kraje wówczas. To są czarne elementy tych słupków, prawie że niewidoczne wówczas. Liczyły się tylko dwa kraje. Ład dwubiegunowy powojenny. Jałtański. USA i Związek Radziecki. Jak miałaby wyglądać III wojna światowa według NATO, jeżeli chodzi o nasze polskie ziemie? Popatrzmy sobie. Gdyby doszło do wojny, gdyby zimna wojna zamieniła się w wojnę gorącą i rzeczywiście doszło do działań wojennych, fizycznie wojennych, no to mamy taką oto sytuację. Każda niebieska plama to jest miejsce skażenia nuklearnego, bo na Polskę miało spaść 49 głowic nuklearnych, czy nawet 50, tak mniej więcej po jednej głowicy na każde województwo. Od 75 roku mieliśmy 49 województw, to tak akurat mniej więcej pasowało. Polska by się zmieniła w pustynię nuklearną, radioaktywną. Na szczęście do tego nie doszło. Mądrzejsi Europejczycy myśleli o tym, żeby jednak się jednoczyć, a nie iść na kolejną wojnę. Po pierwszej wojnie światowej już taka myśl się pojawiła w umysłach niektórych mądrzejszych Europejczyków, no bo niektórzy stwierdzili, skoro zrobiliśmy pierwszą wojnę światową, która pochłonęła kilkanaście milionów ludzi, to może zróbmy coś, żeby nie doszło do kolejnej wojny. I powstał ruch zwany Paneuropą, ruch paneuropejski. Pan, czyli wszystko, Europa wiadomo, czyli taka wspólna Europa. Rodownikiem tego ruchu był niejaki Kalergi, widoczny tutaj na zdjęciu, i to flaga tego ruchu paneuropejskiego. Widzimy tutaj jakąś analogię, czy widzimy, że koresponduje w pewien sposób do flagi dzisiejszej Unii Europejskiej. Kalergi chciał stworzyć coś na wzór Stanów Zjednoczonych Europy, znaczy wzór na wzór Stanów Zjednoczonych, a chciał stworzyć Stany Zjednoczone Europy. Nawet się odbył pierwszy kongres paneuropejski w 1926 roku i niewiele więcej z tego wyszło, dlatego że było zbyt wiele narodów w Europie wtedy, w latach 20., które dopiero co niedawno otrzymały swoje państwo. To były narody, które były pod zaborami, tak jak polski naród, i pragnęły tego kraju niezależnego od innych. I Kalergi, mówiąc Europejczykom, słuchajcie, porzućmy odrębności i stwórzmy jeden kraj, tak jak mają Amerykanie. To było nie do przełknięcia dla wielu, dla Czechów, dla Polaków, dla Węgrów, dla Litwinów, Łotyszy, Estończyków, dla Finów i tak dalej. Bo oni się chcieli spełnić jako gospodarza swojego kraju. To było nie do przejścia. Poza tym pozostali Europejczycy też byli jeszcze niegotowi na idee zjednoczeniowe. Były zbyt duże tendencje do zachowania separatyzmu. Skończyło się to II wojną światową, jak wiemy. Po II wojnie światowej ludzie mądrzejsi w Europie stwierdzili, hello, coś jest z nami nie tak w Europie, bo w odstępie 20 kilku lat to właśnie Europejczycy, a nie mieszkańcy jakiegoś innego kontynentu, doprowadzili do wybuchu dwóch największych konfliktów w historii ludzkości, pierwszej i drugiej wojny światowej. Druga wojna pochłonęła 50 milionów ofiar. No więc może puknijmy się w głowy i zróbmy jednak coś, żeby nie doszło do kolejnej wojny, do trzeciej wojny światowej, tym bardziej, że już mamy broń atomową i dopiero co jej użyliśmy w Japonii jako ludzie, więc może zacznijmy szukać tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli. Może ograniczmy zbrojenia i może zacznijmy się integrować, a nie oddzielać. Trochę tej integracji pomógł też plan Marshalla, który wspomagał finansowo kraje zachodniej Europy, i te kraje zachodniej Europy poczuły, że mają coś wspólnego w związku z tym i mogą współdziałać. Powstała Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej, która się przekształciła w OECD, czyli w Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, po to, żeby obsługiwać plan Marshalla. Powstał też Benelux, czyli współpraca trzech krajów, Belgii, Holandii i Luksemburga, które utworzyły taką unię, również gospodarczą,
po to, żeby szybciej się odbudować po wojnie. W ślad za tymi procesami poszli Francuzi i Niemcy oraz też Anglicy, którzy doszli do wniosku, że gwarantem pokoju na zachodzie Europy będzie pojednanie francusko-niemieckie. Uznano, że te dwa narody najbardziej wojowały w przeszłości w Europie. W związku z tym fajnie by było, gdyby się w końcu te dwa narody dogadały i zaczęły współpracować. Może by się udało uniknąć kolejnych wojen. Robert Schuman, minister francuski, a później premier, przedstawił 9 maja roku 1950 swoją ideę stworzenia wspólnoty europejskiej, tak zwany plan Schumana. Plan Schumana ogłosił. Zakładał, żeby ujednolicić przemysł ciężki, przemysł wydobywczy Francji i zachodnich Niemiec, czyli RFN. Przemysł wydobywczy, czyli węgiel przede wszystkim, chodziło o to, żeby mieć kontrolę nad tym, ile węgla Niemcy wydobywają, co z nim robią, czy produkują z niego stal, czy produkują z niego prąd, a jeżeli prąd, to czy ten prąd zasila fabryki zbrojeniowe, czy też jakieś pokojowe działania, a ta stal, no, czy jest przekształcana w produkty codziennego użytku, czy jest przekształcona może w czołgi, w samoloty, w karabiny. Więc chodziło o to też, żeby mieć kontrolę nad właśnie tymi dwoma strategicznymi z punktu widzenia wojskowego surowcami, takim właśnie jak węgiel, no może nie surowcami, węgiel jest surowcem, a stal już nie, czyli powiedzmy, że tymi dwoma produktami, które są kluczowe dla gospodarki. Do tej współpracy zachodnio-niemiecko-francuskiej dołączył też Benelux, czyli Belgia, Holandia, Luksemburg oraz Włochy. I rok później, w 1951 roku, podpisały te kraje, czyli w sumie sześć państw, które widzimy tutaj na mapie zaznaczone, podpisały traktat paryski. Sześć państw, czyli Francja, zachodnie Niemcy, Włochy, Belgia, Holandia, Luksemburg, podpisały traktat paryski, który ustanowił EWWIS, czyli Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. I to jest pierwsza organizacja wspólnotowa na zachodzie Europy, taka można powiedzieć matka chrzestna dzisiejszej Unii Europejskiej. Flaga EWWIS to sześć gwiazdek, każda gwiazdka to jeden kraj na takim granatowo-czarnym tle. I ta organizacja bardzo dobrze działała, doprowadzała do postępu, do rozwoju gospodarczego, na tyle dobrze, że te sześć krajów kilka lat później utworzyło kolejne organizacje, które jeszcze bardziej zacieśniły współpracę gospodarczą pomiędzy tą szóstką z zachodniej Europy.